Kierowca Krajowy zaprasza na film. Siemanko, witam Was z Torunia tym razem. Przywitam Was troszeczkę inaczej, bo opowiem Wam sucharek. Dzwoni pacjentka do lekarza i pyta się: Pani doktor, w jakich porach Pani przyjmuje? A Pani doktor na to: dzisiaj przyjmuję w sztruksach. Sucharek jak sucharek, ani to śmieszne, ani to żałosne. Słuchajcie, mamy godzinę 16:54 dokładnie. Dawno byłbym już na bazie, ale powiem Wam tak. Obudziłem się, znaczy wstałem z łóżka 6:30. Ubrałem się, ogarnąłem, odsłoniłem firanki, mówię, odpalę sobie autko, niech sobie pochodzi, bo o 7 godzinie otwierają firmę, więc żeby być w miarę szybko rozładowanym, bo byłem w czwarty w kolejce, jak zjechałem w czwartek wieczorem tam, to byłem już czwarty, więc akurat 4 samochody wchodziły na strzał. No i słuchajcie, chciałbym sobie odpalić auto. Próbuję odpalać. Oczywiście nie da rady. Siadła bateria. Tak. Zacząłem chodzić, latać po chłopakach. Nikt nie miał kabli. Jeden chłopak ze Skanii miał kable, ale akumulatory miał z drugiej strony. I miał dosyć krótkie te kable, więc umówiłem się z nim tak, że jeśli nie znajdę nikogo, kto by mi pomógł odpalić na kable i miałby te kable, bo ja też nie mam, to po prostu jak on będzie wyjeżdżał z tej firmy, to zatrzyma się koło mnie i odpalimy, nie? Ten samochód. No i tam minęło oczywiście z 2,5 godziny dobre. On jeszcze nie wyjeżdżał i za mną przyjechał taki facet manem, także kolego dziękuję, i po prostu użyczył swoich kabli i swojego akumulatora i odpaliliśmy, tak? No ale już byłem, chyba podzwoni telefon, ale byliśmy już. Byłem jakieś 3 godziny w plecy, nie? Wjechałem na tą firmę. Oczywiście już w kolejce, bo samochody wjeżdżały, mnie omijały. No wiadomo, logiczne, nie? Nie będę blokował kolejki, skoro nie mogę jechać, bo nie odpala mi samochód. Więc każdy mnie wyprzedzał, dopóki nie odpaliłem auta, no bo później już wiadomo, że nikogo nie wpuszczałem. No ale w każdym bądź razie miałem mieć po tym rozładunku załadunek w Starym Mieście. Na poniedziałek miałem mieć 2 zrzutki, jedną w Olsztynie, drugą w Suwałkach. Gdzieś to miało iść do Obi, no ale tak naprawdę w ostatniej chwili, jak już mnie chyba rozładowywali bodajże, spedytorka napisała do mnie SMS-a, że zmiana planów, bo przez COVID-a, przez te teraz obostrzenia, po prostu OBI nie będzie przyjmowało towarów, no bo chyba te sklepy będą zamknięte, więc ten ładunek nam odpadł. No i szukała coś dla mnie, żeby w miarę być szybko w domu. No i znalazła taki ładunek w cementowni, gdzieś tam koło Pakości, nie wiem dokładnie jak ta miejscowość, taka wioska się nazywała, ale mniejsza o większe, gdzieś koło Pakości. No i powiem Wam, że tam spędziłem 3 godziny na parkingu, tak, 3 godziny na parkingu i chyba pół godziny mnie ładowali, nie? Także razem
zeszło 3,5 godziny, nie? I oczywiście, no, kurczę, zawsze te 3,5 godziny jestem w plecy. Akumulator, co mi nie odpalił auto, znowu jakiś czas dłuższy w plecy, co najmniej 3 godziny. Bo rano, mówię wam, wjechałbym o 7, podejrzewam, że godzina max, kurde, no nie wiem, no niech w 8:30, tak było. Wyjechał już bym z tej firmy, no ale co, pojechałbym do Starego Miasta i okazało się, że dupa, tak, żeby mnie nie załadowali. Pewnie na jedno by wyszło, bo zanim by tam znaleźli, zanim tego, to podejrzewam, że... No i tak przeważnie kończą się piątki. Sorry, czkawkę dostałem. Kończą się piątki. Zamknę te magiczne okienko. No ale mówię, jest godzina 17. Za minutkę, myślę, że o 18 będę już na bazie, bo tak naprawdę wyjeżdżam już zaraz z Torunia. Jadę przez Kowalewo, przed Brodnicą już odbijam w taką dziurową drogę, żeby dostać się na tą trzycyfrówkę. Podchodzą Jabłonowo-Pomorskie i Brodnicę i tam odbijam. I po prostu na bazę i zatankuję go. Chciałem umyć samochód, ale pierdzielę. Może uda mi się gdzieś na myjnię w tygodniu wjechać. Mam taką nadzieję bynajmniej. No, to tyle by było. Chciałbym wam jeszcze podziękować za wczorajsze komentarze, bo naprawdę miło się na serduchu zrobiło, jak tak pisaliście właśnie, że kierowca też, no po prostu popieracie moje zdanie, że kierowca nie jest od tego, żeby jakieś grubsze rzeczy robił związane z mechaniką w trasie. Jeden widz też napisał, nie będę teraz mówił niku, bo nie do końca pamiętam, nie chciałbym się pomylić, ale dał też porównanie takie i też mi się bardzo to podobało, że po prostu księgowa pracuje w biurze i wywala swoje papierki do kosza, to ona po sobie tego nie wynosi, tylko jest od tego sprzątaczka, która to wyniesie, tak? Więc od razu też nasunęła mi się taka myśl, że nie można też odbierać pracy mechanikom, tak? Tak jak ta księgowa nie może odbierać pracy sprzątaczce, tak? Każdy ma swoją pracę, za to ma wynagrodzenie. Jeśli by księgowa wynosiła po sobie te papierki i sprzątała sobie biuro, nie byłaby potrzebna do tego sprzątaczka, tak? A jednak ten kołowrotek działa. Każdy zarabia pieniążki i tak powinno być. Każdy ma swoje obowiązki. Każdy powinien je wykonywać, więc obowiązkiem kierowcy jest prowadzenie pojazdu, jakim jeździmy, no i oczywiście jest załadunek, rozładunek, dowiezienie tego wszystkiego na czas, być pod załadunkiem na czas w miarę możliwości oczywiście, bo wiadomo, jest to droga, różne rzeczy mogą się zdarzyć. No ale ogólnie my jesteśmy dokładnie od tego, co przed chwilą powiedziałem, nie? No. A mówię, miło się zrobiło na serduchu, jak właśnie było dużo tych komentarzy właśnie odnośnie tego, czy popieracie moje zdanie. Skręcił prawo. I co? I byłoby na tyle. Troszeczkę nam od wczoraj też subskrybentów przybyło, także też nowym osobom, które oglądają ten kanał, dziękuję, że dołączyliście do grona. Także za niedługo pewnie będzie nas już 500. Także
fajnie, fajnie. O, bo słyszycie to? Ten zgrzyt, jak otwiera te okienka. Jest dobrze. Jest dobrze. No, powiem wam, że jestem załadowany tym cementem. 17 palet. 17 palet to jest 17 ton, tak? Pu! 24 tony, jak w papierach mam. No i co? No dzisiaj już powiem wam, nie zdążę do fryzjera. Jutro rano pojadę i będę musiał obciąć sobie włoski na krótko, bo nie wiadomo, kiedy to z powrotem będzie funkcjonowało. I tak to wygląda. No i co? Ja dojeżdżam na bazę, tankuję to coś, odpalam auto i jadę. I jadę po prostu do domu, do wanny. Dwie godzinki bite w wannie. Trzeba się wymoczyć, odstresować, bo powiem wam, że dzisiaj rano myślałem, że tą kierownicę już do końca pogryzę, nie? Kurde, no ale nie wiem. Miałem podłączone standardowo tylko ładowarkę do telefonu i no i lodówka chodziła, tak? Nic poza tym, to, tak jak co noc. Jeszcze wcześniej zdarzało mi się, że nawet całą noc światełko paliło się w kabinie, bo zapomniałem. Po prostu coś tam robiłem, światełko było odpalone, później oglądałem jakiś film i po prostu przysnęło mi się, nie? No i to światło po prostu się paliło. No i rano nie było problemu, żeby odpaliło to auto, a dzisiaj nie wiem, tym bardziej nie było mrozu, było ciepło, bo rano chyba już było 10 stopni. W nocy też było ciepło. Nie mam pojęcia, co tu się zrobiło. Nie, fakt faktem, że no ale kto wiedział, bo ja się w nocy przebudziłem, mogłem go odpalić, ale kto wiedział, że takie jaja będą, jak nigdy wcześniej się nie działo. Tak. Nie miałem takiego zdarzenia, więc teraz będą musieli chyba podładować trochę te akusy. Czy może podładować? Nie, no bo jak przejadę te 200 km, dzisiaj zrobiłem chyba 200, zaraz wam powiem. Na razie mam 140, no będzie 200 jak dojadę, więc powinny się podładować, tym bardziej, że jak odpaliłem go i na tą firmę wjechałem, no to kurczę, dobre dwie godziny chodziło to auto, nie gasiłem go, więc troszkę się naładował ten akumulator. Po prostu niech sprawdzą sobie te akumulatory i też muszę powiedzieć, żeby w razie W już mi kable pożyli, nie? Do odpalania jakby co. Tylko że śmieszne, bo kable to się w zimę wozi, a nie zima minęła, ja teraz kable będę ładował do auta, tak? Żeby odpalić samochód. W razie W. No i co? No powiem wam, powiem wam też taką sytuację, że jak kiedyś jeździłem premiumką i też miałem sytuację taką, że akus mi siadł, to powiem wam, że też nie kręcił już, nie? Już był na tyle padnięty, że po prostu nie kręcił. I wyłączyłem mu lodówkę, wyłączyłem wszystko, co pobiera prąd. Poszedłem wtedy, pamiętam, na stację. Zrobiłem sobie ranną toaletę. I przyszedłem, to niech minęło 20 minut. I ta renówka zachechłała i odpaliła, nie? A tutaj powiem wam, że wyłączyłem też wszystko. Odczekałem pół godzinki, później mi tam kierowca jakiś mówił, że mam włączyć na 5 sekund awaryjne światła, żeby pobudzić ten akumulator. Więc też tak zrobiłem. No i powiem wam, że nie hechnął. Nie hechło. Nie hechnął. No i to pan zrobił tylko i zamknął. I Dariusz stał sobie. A wieczorem dojechałem normalnie.
jeszcze auto chodziło. Zawsze jak dojeżdżam, to jeszcze tam z 5 minut sobie auto chodzi, żeby turbina się wychłodziła i w ogóle. No ale... Ale dupa. Dupa blada. Nie wiem. Nie wiem, co się zrobiło, że się spieprzyło. Najważniejsze, że już... O, jaki samochodzik rozwalony, wypadeczek był. No i co, powiem wam, że jest piątek, piątunio. Do domku, śpieszno. Piszcie w komentarzach, umieliście pisać ostatnio pod filmem i nikt mi nie napisał. Czy jesteście już w domu, czy jesteście w trasie? Chyba żadnego komentarza nie było odnośnie właśnie, czy jesteście w domach, czy jesteście w trasie, czy o której przeważnie zjeżdżacie, czy zdarza wam się właśnie często w sobotę zjeżdżać. Nie dostałem takiej wiadomości od was, więc proszę was teraz, żebyście sobie wzięli to do serca i mi napisali, czy wracacie. O której wracacie w piątki do domu, a jeśli nie wracacie, to w jakich systemach jeździcie? O, tak. Niech każdy się wypowie. Ten, kto ogląda i ma ochotę napisać komentarz, nie wstydzić się, proszę. Nie ma się co wstydzić. Nikt tu nie będzie gryzł. Także tak to wygląda. Zaraz wam pokażę serwis, chyba to jest Mercedesa i tam jest myjnia. Podobno bardzo dobra, ja tam nie myłem samochodu, ale znajomy właśnie mył w zeszłym tygodniu i powiedział, że fajna myjnia, 120 zł chyba kosztuje i w tym macie talon na obiad. Naprzeciwko jest stacja paliw, zaraz wam powiem, to jest chyba Orlen, jeszcze tego nie widzę, ale chyba to jest Orlen. I właśnie przy tym Orlenie jest restauracja i tam właśnie jak umyjecie auto w tym Mercedesie, to dostaniecie talonik i tam można iść sobie zjeść obiadik. Także dobry knyp, no ale dużo myjni tak robi, jeśli jest jakaś restauracja, to czy po prostu ja jak na Zdrożelcu w Citroneksie myłem kiedyś zestaw, faktem myjnia kosztowała 160 zł, ale w tym był parking za darmo, obiad, prysznic, jeszcze tam dostałem jakieś kubki, dostałem jakieś naklejki Citronex na auto, także powiem wam, że kurde, się działo. A to i tak nie moje pieniądze, zjadłem, wykąpałem się za free. Elegancko. O, na tym Orlenie właśnie, na tym Orlenie można sobie zjeść, a tu mamy Mercedesa. O, nowe samochodziki, eleganckie. Takim by polatał, Nuvencio. Ale może kiedyś. Cztery razy zamrugał i skręcik. I co? I tak już poza tym nic się dzisiaj nie działo. Cieplutko było, bo 17 stopni, słoneczko, rewelacja. Pogoda naprawdę bomba się robi. Więc już jest ciepło, chociaż ta pogoda jest taka zdradliwa, bo niby ciepło, niby fajnie, rozbierzemy się, jakiś krótki rękawek, jakaś cieniutka bluzka, bluzeczka, wyjdziemy, przewieje nas i wtedy będzie COVID, kurde, 19.
chcę żartować. Ja prawdopodobnie to miałem i nie chcę mieć drugi raz. A jak to będzie się w takim tempie rozpierdzielało, to nie wiadomo co dalej. No ale ja nie będę się wypowiadał na ten temat. Kiedyś chciałem dawno temu zrobić odcinek właśnie o tym wszystkim. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu, bo nie chcę zostać zablokowany na YouTubie, czy tym bardziej, że kanał dopiero niedawno otworzyłem i nie chciałbym go od razu zamykać ze względu na to, że po prostu zablokują mi kanał, czy po prostu jakieś zablokują mi komentarze, że nie będzie można komentować pod filmami. A tego bym nie chciał, nie? Także no jeszcze muszę troszeczkę się douczyć, bo muszę się dowiedzieć, co można wrzucić na kanał, czego nie można, co, jaki podkład muzyczny można dać, jakiego też nie można. Bo to wszystko, tak jak słyszałem, czy tam gdzieś czytałem, za to właśnie można dostać tak zwanego bana, chyba to się nazywa. Czy nie wiem, ja się nie znam. Ja to tylko kieruję i wciskam guziczek okrągły z kwadracikiem, żeby się nagrywało i gadam jakieś głupoty. No, zobaczcie, DAF jedzie tyle. Kurde. DAF jedzie tyle. Masak. Ładny DAF, ładny. Nowy. Noje. Powiem wam, że strasznie licho mi się jedzie, bo mam fotel maksymalnie na dole, kierownicę maksymalnie u góry, normalnie jak autobusem czy kombajnem. Klaksonu nie mam, znaczy mam ten taki zwykły, o, taki zwykły klaksonik jak w osobówce, czy nawet nie osobówką, ale przy klakson, ten to ja nie wiem, jak motorku. Trąby nie działają, bo nie ma powietrza. I trąbka nie zadziała bez powietrza. Ale to na pewno w weekend będzie robione. Więc w poniedziałek, jak dostanę to auto, no to pewnie będzie to działało. Chociaż nie chciałbym, kurde. Powiem wam, że ja się licho w tym samochodzie czuję. Ani spać nie mogę, w nocy się budzę. Jakbym w razie jeździł w poniedziałek tym autem, to pokażę wam łóżko, nie? Jak ono jest wydeptane, kurwa. Ja nie wiem, co tu kto robił na tym łóżku, bo no, kurde, dajmy na to przez 9 lat, bo to jest 2011 chyba rocznik, przez 9 lat, żeby tak łóżko zdeptać, kurde, takie dziury, znaczy dziury takie wygniecone, ja nie wiem, czy tam, gdzie ja trzymam głowę, to nie wiem, ktoś miał taki łeb, że po prostu taką dziurę zrobił, no nie mam pojęcia, nie? Nie wiem, czy tam, kurwa, nie wiem, arbus leżał parę lat taki duży, że się wygniotło, to nie mam pojęcia. W każdym razie jest dół taki, ja wtedy muszę troszeczkę niżej opuszczać się, nogi już mam podkurczone i tak muszę spać, żeby mieć głowę, bo jak poduszkę tam wsadzę, to ta poduszka za płaska jest wtedy dla mnie. No i muszę troszeczkę niżej zejść, po prostu przesunąć się, nogi mieć niewyprostowane, tylko podkurczone lekko. No i jak mam się wyspać, kurwa? Nie dość, że się budzę, bo mnie żebra bolą, bo mi się tam wbijają te deski, czy nie wiem, co tam jest pod spodem. Nie no, powiem wam, masakra. A jak w tej MP4 zasnąłem, tak spałem całą noc, tak powinno się spać. Tutaj nie, tutaj jest po prostu bardzo źle. Bardzo źle. Nawet dzisiaj rozmawiałem ze znajomym
co robi też właśnie w tej samej firmie, tylko że on pod nią jeździ. I powiedziałem, że jeśli chodzi o firmę, no to ja do firmy naprawdę nie mam nic, przynajmniej na razie. Bo naprawdę, tak jak mówię, robota jest ogarnięta, to nie jest też żaden dziad trans. No wydawało mi się po tym aucie, ale no, tak jak mówię, to mają tylko dwa auta takie w tej firmie, dwie tylko MP3. Podejrzewam, że ze względu na sentyment do tych samochodów, bo wcześniej, lata temu, mieli właśnie same MP3, bo podejrzewam, że to zostało tylko. A resztę są MP4, dlatego nie można powiedzieć, że to jest dziad trans, ze względu na to, że no kurde, Mercedesami po Polsce, nie starymi, bo nie są stare auta, no to dziad raczej nie jeździ, A jeśli chodzi o naprawę, też nie można powiedzieć, bo jednak przyjechał, zeszło mu to faktem. Długi czas, ale przyjechał, zrobił i pojechałem dalej, tak. Ja tam się nie stresowałem, bo sklep miałem obok, toaletę miałem na stacji. Także light. Można było sobie iść, zakupki zrobić, jak czegoś zabrakło, czy na coś miało się ochotę. Czy kurde, toaleta. Gorzej jakbym stał gdzieś w szczerym polu, bez sklepu, bez toalety, no byłoby gorzej, tak? Zabrakłoby picia, czy jedzenia, czy fajek. No i jest lipa, tak? No bo tam toaletę to można zrobić w krzakach, czy na polu, no już trudno. Tak? Ale taka żywność, czy napoje, czy te głupie papierosy, no to zawsze byłoby licho, jakby zabrakło, a nie byłoby sklepu. Bo tak jak mówię, ja jedzenia za bardzo teraz już nie wożę, bo nie będę kupował dużo jedzenia, żeby wkładać w tą lodówkę. Ja wolę kupić sobie taki tylko zapas na jeden, max dwa dni i później przez ten jeden lub dwa dni gdzieś tam jakiś sklep, Biedronkę, Dino, coś tam znajdę, żeby zrobić sobie na kolejne jeden dzień lub dwa dni zapasu. Bo tak normalnie no to robiłem, że kupowałem w sobotę jedzenie na cały tydzień i wtedy ewentualnie już tylko gdzieś, jak mi napój, jak zabrakło napoju w czwartek czy w piątek, to stawałem i kupowałem. A teraz no napoje kupuję, ale jedzenia nie kupuję na zapas, nie. Jeszcze muszę się nauczyć kupować fajki na zapas, żeby po prostu nie zabrakło. No rzadko jest taka sytuacja, że gdzieś nie ma tych fajek, czy tego, nie? Teraz już mamy wszędzie stację, czy sklep, można się zatrzymać, wyskoczyć, kupić, nie ma problemu, nie? Ale jak jeździłem u takiego typowego dziad transa, no to powiem wam, że zapas tych fajek robiłem, bo nigdy nie wiesz, nie znasz dnia ani godziny, kiedy kurde samochód się popsuł, nie? No naprawdę, nie masz pewności, czy będziesz jechał, czy dojedziesz, czy cokolwiek. Wolałem mieć zapas wszystkiego, żeby się nie zdziwić, bo Nuwencja, patrzcie. A to jest holenderska tablica, tak? Rejestracyjna naczepa. Holender. Holerka. Ciągną do swojego kraju. Albo z kraju ciągną do Polski. Nie wiem, jaki koń ma na... Jaką koń ma... Znaczy koń, to jest laweta. Lora tak zwana. Nie wiem, czy to na polskich blachach jest. Mamy Kowalewo. Zobaczymy teraz. Nie zobaczymy. No, ale mniejsza o większa.
Jak ich stać, to niech mają. Patrzcie, nawet na policzkach ma jeszcze folię. Na polekach. Wy pewnie tego nie widzicie. O, folia na fotelu. Takie coś to by znaczyło. O, na drzwiach folia. Ładne, ładne, ładne. Tam nie można powiedzieć. Więc osiówki mają dwa, a jeden nie ma. Także jeden to Bida Edition. Dla niezasłużonego pracownika. A reszta jest dla wysłużonych pracowników. Kowalewo. Skręć na lewo, a my będziemy skręcać na prawo. Auta. Czy. Opowiedział bym suchar, ale się nie przygotowałem na to. Jeden wam wystarczy. To dobra, ludziska. Będę kończył. Życzę wam spokojnego, zdrowego weekendu, żeby wszystkie wasze weekendowe plany były zrealizowane, wszystkie marzenia spełnione weekendowe. Także trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Narazka, hejo. A może będzie widać? Nie widać nic. Jaki to? Nic nie widać. Dobra. Narazka, trzymajcie się, hej.